Siemanko gołąbeczki, godzina nie wiem która jest, chyba po 15. Prosto z roboty. Otwieram moje koćkodany. Ze ściny z Marcinem 3 sztuki w plecy. Starego Budapeszta sobie wyobraźcie. Jednego perłowego żółtego młodego i młodego czepelka. Także takie straty to nie straty przy takiej ilości wariactwa. Coś miałem powiedzieć, ale wczoraj Marcinowi ciemniaka złapałem, od razu go wywieźliśmy i chyba od razu popędzę, póki nikogo chyba nie ma jeszcze, bo muszę się pilnować. Tu wam rzucę zdjęcie tego ciemnego. Pojechał do Pruszkowa, już oblatany nawet. Nie, Marcin. Marcin jest. O Jezu, wczoraj to były cyrki. Byłem wczoraj u wujka Janka, nagrałem film. 2 lata nie nagrywałem. Zobaczycie sobie, co tam się działo. Wszyscy już w domu. I Darek. I Marcin. Idą Darka, to może przyjdą. Pierwszy raz ganiany pewnie, chociaż. No Marcin wypędza cały czas. O kurde, tam się parę urwało. Mogą pójść tamte do ściny. Pszszt. Do Darka mogą pójść. Oj, kurde, będzie ścina. Kurwa, będzie. O, jest. Jest ścina dzisiaj z Darkiem. O Jezu, to będzie wynik dwucyfrowy. Ojejku. Tam już ze 150 się złapało. Oj, wyrwały się słabo. Oczywiście, że słabo. Kurde. A z tej strony z Marcinem. Patrzcie te jakie dziady, no. No to dzisiaj mnie rozszarpią chłopaki. Będzie mniej. O. To zobaczcie jaka petarda lata dołem. Nie da mi usiąść. O nie. Tamte? Ze 100 lata, tak. Samopas. Te ze ściny co wyszły. Oj, udarka bardzo dużo tam zostało. Kurde. Udarka schodzą. Teraz będzie siadanie. A u mnie? Latają na 4 tury. Tu dobrze widać, nic nie ucieka, ale weszł w dach. No dzisiaj dwucyfrowy będzie. Jest. Wszystko usiadło, zobaczcie. Jak wczoraj wujka, dzisiaj moje. Pierwszy spędzam. Kurwa, ostatnie siadają dziadostwo. O. Nie wiem, czy coś tutaj jest, czy nie ma. O, idą do siadania cicho. Nic nie zostało. Słabo się wyrwa.
Jeszcze kurwy usiadę. No i już się trochę uluźni. Nie wiem, zamknę to, ale może żołobnik jest jakiś. Nic nie ma, ja z czym się pokazał, poszedł tam. O. A, bo tam Adam gania, od razu do Adamowych poleciał. Ale nam bije codziennie, po prostu atakuje. I to ten niedoświadczony, co on tak wali, rozwala. Nie widzę go, może coś wziął jednak. Zszedł na dół. Nic nie ma. Nic nie ma. Słabo się wyrwały, to co zostało u Darka, to usiadło. Także zaraz się... O Jezu, sucho mi w gardle. Zaraz się uluźni towar. No nic nie ma, nic nie widzę. Jeszcze świnie tam usiadły. To chyba Łukasza latają, a nie Adama. Albo tam ciemnych sporo. To znowu pójdą do Darka do ściny zobaczyć. Same idą. Tak jest 50 sztuk. Muszę te pocztowe oddzielić, bo one tutaj kurwa trzymają przy budzie wszystko. No, Łukasza tam latały. Latają. Też ich sporo ma. Nie widać przez ten las. On tu ciemny może. No i takie 50 sztuk będzie chodziło o te. Zaraz prawo, lewo. I pójdą. O tu. Widać w tym słońcu. Coś tu Łukaszowego spadło, jakiś Budapeszt chyba. Masz, pocztowy. Frajer, po co on tutaj? O, tu jest. Bocian. Bocian budapesztański. Łukasza, ten tu. O. I ciemny? Może być. Tamte moje parę sztuk tak... Lata. Ciemny? Mój? Bocian poszedł. Się kręcił tu. Ciemny mój. No i nie wiem, czy coś usiadło, czy nie. Cholera go wie. Chyba poszło się. Ale one marne w tym roku będą, mocne, ale marne. Do siadania, do nauczenia czegokolwiek. Już widzę po nich. Szedłem tylko do domu po procha jakiegoś, bo przeziębienie mnie ten dopiero latał, już w budzie siedzi. Momentalnie. Się rozglądam, ale tu ciężko powiedzieć. Zaraz go złapię. Czerwony, tutejż 03 13979 numer. 24 rok. Od razu go idziemy, wyniesiemy. Albo nie. Jak zamknę gołębie, to go jutro wyrzucę. Albo dzisiaj wieczorem. On tu przyleci znowu. Jeszcze jajka walą.
Jeszcze znoszę, jeszcze. U pocztowych to samo. No i po zawodach, można powiedzieć. Zobaczcie, dużo się działo, wszyscy ganiali, dużo osób ganiało, ale się nic nie złapało tym razem. Oprócz tego pocztowego. No patrzę, że Perłowy nie usiadł do Darka. Tam została wcześniej ten koroniaty. Muszę oddzielić te pocztowe już, bo to naprawdę one tutaj w dołem trzymają te głębie. Niedobrze właśnie. Trzeba coś oddzielić. Dobrze, czasu nie ma tak jak ganiać oddzielnie, także z tym jest najgorszy problem. Jeszcze dużo zostało amunicji. No dobra, film i tak będzie pewnie długi. Teraz wrzucę wam film, połączę z wczorajszym łapaniem u wujka Janka, także Darek nasz tutaj ostro muci, ma dobry lot, mocny. Także te moje dziady się wyrywa parę sztuki, tam do niego idzie do ściny. Niedobrze. No ale co zrobisz, nic nie poradzisz. Trzeba jakoś częściej i z samego rana je ganiać, tylko że człowiek w robocie to tak słabo. I z każdej strony cię pilnują. No i ten jastrząb jeszcze, frajer, przylatuj. No ale co. Dobra. Do nas, no właśnie, teraz wchodzi ten film od wujka Janka. Się Marcin spędzi, to mu jednego złapałem. Ciemniaczka, od razu pojedzie. Brączkiem. Od razu jedzie, trasę. Ale będzie zaraz wojna chyba, wujek się zdenerwował. Jastrząb popłoszył. Darka już chodzą, z 15 wpadł do Darka. Jastrząb. Jastrząb wrócił, zobacz. No Darka kupa. Chodzi, poszedł. No. Jastrząb tu robotę robi. Adama przyszła z 15. Tu. Wujek już szmatę szykuje. Wujek zaczepiło mu się, torba mu się zaczepiła, nie zdąży spędzić. Poszły. Wujka w górę. Się prują jak umie. Będzie ścina? Żeby tego się nie bały, kurwa, to nie boję się. Nie boję się już? Nie. Lipa. Tamte do góry poszło. Tamte też do góry poszło. Najgorzej jak się urwie taka kubka mała, w tę nie wpadnie, a tam wpadnie, co? Tak, jedne drugie, drugie nie. No. I ma ściny. Tak blisko, co? A nie tamte może poskakują, kurwa. No nie. Tam widzisz, patrz, jest twój, jest ich tam. Porozwalało się to, ale że jest. Nic nie. No, dwójka ładnie usiadł. Patrz. Siwy jakiś taki z przelotami. Jest jastrząb. No zaraz te wpadną do niego. No przeleciał przed chwilą. No. Poszły dalej. Tamte wpadną zaraz, kurde. To ten młody, piękny wylot. To tak, kurde, przyleciało takie. O, Darka umęczyły te parę sztuk. Umęczyły się już. O, Dereś jakiś obcy. Poszły.
U, jest wyższa od siebie. Co? Wiem, poszły. Dereś jest, widzisz? Dereś tu u ciebie jest. Gdzie Darka poszły? Poszły do siadania. Nie chcę nic usiąść. A ten jastrząb robi robotę. No, Darka jest sporo, nie chcą. Nie chcą wrócić. 15 było to. O. Zobacz, ile ich tam ucieka. Ojej. Przekręciły. Budapeszty. Nie, może uciekną, może coś mają chęć. Dobra, jeden odskoczył. Budakleszcz. Ojejka. Fajnie, tu mają widok dobry. O, ta, o, teraz je ugniota. Ugniotą. Nie usiadły, zobacz, patrz. Ojejk. Ale to nerwy są, wam powiem. A, wszystko usiadło. Jeden tylko wyskoczył. Ja i już po głębiach. No co wpadł, usiadł. Żałobnik jakiś jasny. Ciekawe, czy tam umie nie wali. No. Żółty do budy by wleciał. Do budy ładne. To ciemne jego chyba tam marniego do niego to siada. Dereś widzisz? Co? Dereś tu. Co dereś? Lata. Oj mu bryj. No i posiadały, no co zrobisz? Takie życie gołębiare. A, Tamareuszowi musi jastrząb chyba tłuc. Albo siedzi na budzie. Nie wiem. A jak się naleje do budzie. Boją się. Będziesz wiedział, to złapał. Pewnie tak. Samica. A te piwo pije pierdol. Żółta. Dwa lata chyba u wujka nic nie nagrywałem. Winerek piękny siedzi, koroniaty. O, jaki delikatny. No nie, nie. O Jezu, zobaczcie, ten parchaty skurczysyn przyleciał znowu. Kiedy ja go nagrałem, że taki parszywy przyleciał? No dzisiaj to już go muszę złapać i go wywieźć. No i tak, u wujka. Dzisiaj żałoba będzie. 12 sztuk zginęło. No ale widzieliście, nie, czy nie widzieliście? A nie, widzieliście chyba tego jastrzębia, nagrałem coś. Już atakuje agresywny, jak nie wiem, tam Darkowi od razu Darek tylko wypędził. Poszedł za ciemnym. Dlatego nie można ich wypuszczać od rana, trzeba pilnować. No i klawo, macie film od wujka po 2 latach. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!